Cześć, nazywam się Darek Mioduski i jestem prezesem Legii Warszawa. Moja codzienna praca polega też na tym, żeby tworzyć coś, co nazywa się budżetem. Budżet to jest taki zestaw informacji związany z tym, ile można zarobić i ile trzeba wydać, żeby wszystko działało. Nie wiem, czy wiesz, ale Ty też możesz przygotować swój budżet związany z wyjściem na mecz. W tej lekcji dowiesz się właśnie, jak taki budżet tworzyć i robić. To samo co robię ja. W tej lekcji razem z czteroosobową rodziną Chojeckich stworzymy budżet wyjścia na mecz legi. Może po jej obejrzeniu zaprojektujesz taki budżet dla swojej rodziny. Jak zatem należy zacząć? Tworząc budżet, trzeba go na początku dobrze zaplanować. Mianowicie należy zastanowić się, jakie będą rodzaje wydatków. Państwo chojeccy ustalili, że dojadą na stadion i wrócą do domu komunikacją miejską. Bilety na mecz i pamiątki kupią przed meczem. W przerwie kupią coś do jedzenia. Zobacz. Rodzaje wydatków opisano kategoriami: dojazd na stadion i powrót do domu, bilety na mecz, pamiątki i przekąski. Teraz naszym zadaniem będzie zaplanowanie i obliczenie dokładniejszych kosztów w każdej kategorii. Zaczniemy od dojazdu na stadion i powrotu do domu. Oto bilety, jakie muszą kupić członkowie rodziny hojeckich, aby dojechać na stadion. Rodzice, dwa normalne po 4,40 każdy, a dzieci, dwa ulgowe po 2,20 każdy. Ile będą kosztować bilety rodziców? 2 razy 4,40. Do tego dodajemy łączny koszt biletów dzieci czyli 2 razy 2,20. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj obliczyć samodzielnie, ile za dojazd na stadion zapłacą rodzice z dziećmi. 2 razy 4,40 to 8,80. 2 razy 2,20 to 4,40. Teraz dodajemy do siebie obie kwoty. 8,80 dodać 4,40 to 13,20. Te bilety są czasowe. Można z nich korzystać 75 minut od momentu skasowania. Mecz piłki nożnej trwa 90 minut, więc po jego zakończeniu bilety będą już nieaktywne. Cała rodzina chce również wrócić do domu komunikacją miejską, więc będzie musiała kupić raz jeszcze ten sam zestaw biletów. Do kwoty 13,20 dodajemy tę samą kwotę. 13,20 dodać 13,20 to 26,40. To jest koszt dojazdu na stadion i powrót do domu rodziny Chojeckich. Teraz obliczymy, ile zapłacą za bilety na mecz. Tak wygląda tabela z cenami biletów. Można z niej odczytać rodzaj biletu i jego cenę. Cała rodzina idzie na swój pierwszy mecz Legii, więc na razie nie interesują ich ceny karnetów. Rodzice z dziećmi oglądają mecze z sektora rodzinnego. Z tego powodu przy sprawdzaniu cen biletów rodzinę Chojeckich będzie interesował wiersz z numerem 4 – sektor rodzinny. Żadna osoba nie ma jeszcze karty kibica. Do ceny każdego biletu będzie trzeba doliczyć jeszcze 5 złotych. Tata potrzebuje biletu normalnego który kosztuje 40 złotych i do tego dodajemy jeszcze 5 złotych za brak karty kibica. Bilet taty kosztuje zatem 45 zł. Zwróć uwagę, że pod ceną biletu normalnego jest cena biletu ulgowego i dla kobiet. Mama potrzebuje zatem biletu, który kosztuje 30 zł. Tutaj także doliczamy 5 zł za brak karty kibica. Bilet mamy kosztuje 35 zł. A co z dziećmi państwa chojeckich? Zwróć uwagę, że cena biletu dla dzieci zależy od wieku oraz od tego czy jest karta kibica. Dzieci państwa chojeckich mają mniej niż 13 lat i nie mają karty kibica. Bilet każdego dziecka będzie kosztował zatem 2 złote dodać 5 złotych, czyli 7 złotych. Państwo chojeccy mają dwoje dzieci więc za bilety dla nich zapłacą 2 razy 7 czyli 14 zł. Dodajmy do siebie wszystkie kwoty 45 zł. dodać 35 zł. to 80 zł. 80 zł. dodać 14 zł. to 94 zł. Bilety na mecz dla całej rodziny będą kosztować 94 zł. Rodzina Państwa Chojeckich planuje wyjście na swój pierwszy mecz Legii. Z tego powodu postanowili zaplanować kupno pamiątek. Przed meczem sprawdzili w internecie, co można kupić. Jedno dziecko wybrało brelok, a drugie młodego legionistę. Mama z kolei wybrała koszulkę, a tata szalik. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć łączny koszt pamiątek. Aby to zrobić, należy dodać do siebie 8 zł, 15 zł, 79 zł i 40 zł. Obliczmy tę sumę. 8 zł. dodać 15 zł. to 23 zł. 23 zł. dodać 79 zł. to 102 zł. 102 zł. dodać 40 zł. to 142 zł. Tyle będą kosztować wszystkie pamiątki. Przejdźmy teraz do przekąsek. Rodzina Chojecki chce jeszcze zaplanować wydatki na przekąski. Dla dzieci dwie butelki wody po 6 zł każda. Dla taty kawa za 11 złotych, a dla mamy herbata za 9 zł. Do tego kawałek pizzy za 15 zł i ciastka legionki za 3 złote. Jaki jest łączny koszt zaplanowanych przekąsek? Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć. Zapiszmy najpierw wszystkie działania. Mamy dwie butelki wody po 6 zł każda. Łączny koszt wody to 2 razy 6 zł. Do tego dodajemy cenę kawy, czyli 11 zł, cenę herbaty, czyli 9 zł, cenę pizzy, czyli 15 zł, i cenę ciastek, czyli 3 zł. Wykonajmy obliczenia. Najpierw mnożenie. 2 razy 6 zł to 12 zł. Do tego 11 zł i mamy 23 zł. 23 zł. dodać 9 zł. to 32 zł. 32 zł. dodać 15 zł. to 47 zł. 47 zł. dodać 3 zł. to 50 zł. Za wszystkie przekąski rodzina Chojeckich zapłaci 50 zł. Zapiszmy tę kwotę na naszej kartce z budżetem. Zwróć uwagę, że znamy dokładne koszty wszystkich kategorii wydatków. Obliczymy teraz łączny koszt wszystkich wydatków. Najpierw ustawię je w kolejności od najmniejszego do największego. Aby obliczyć łączny koszt wyjścia na mecz, należy dodać do siebie wszystkie kwoty. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Ja skorzystam z kalkulatora. Obliczam, ile to jest 26,40, dodać 50, dodać 94, dodać 142. Otrzymałem 312,4, a to jest to samo co 312,40. Całkowity koszt zaplanowanych wydatków przez rodzinę Hojeckich wynosi 312,40 groszy. A ile zapłaciłaby ta rodzina wyłącznie za dojazd na stadion i powrót do domu oraz za bilety na mecz? Spróbuj obliczyć samodzielnie. Dojazd na stadion i powrót do domu będzie kosztował rodzinę Chojeckich 26 zł. i 40 groszy. Do tego dodamy łączny koszt biletów na mecz, czyli 94 zł. 26 zł. i 40 groszy dodać 94 zł. to 120 zł. i 40 groszy. Tyle zapłaciłaby ta rodzina wyłącznie za dojazd na stadion i powrót do domu oraz za bilety na mecz. Tworząc budżet zastanów się najpierw, jakie będą kategorie wydatków. Następnie zastanów się na co chcesz wydać pieniądze w danej kategorii. Gdy planowanie będzie gotowe przejdź do wykonywania obliczeń. Po więcej matematyki zapraszamy na stronę PistacjaTV i na stronę gotowi do pomocy.pl. Serdecznie dziękujemy Fundacji Legii i panu Dariuszowi Mioduskiemu za pomoc w realizacji tej lekcji.